Bardzo zależy nam też na takim równomiernym, zrównoważonym rozwoju całego obszaru województwa. Stąd też dostęp do informacji przestrzennej jest nieoceniony również dla inwestorów. Niejednokrotnie oni nie muszą osobiście przyjeżdżać, wystawać w urzędach. Mogą te informacje zasięgnąć po prostu z internetu. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby całe województwo było pokryte tym systemem. Cieszę się też ogromnie, że akurat możemy tutaj z panem prezydentem o tym fakcie państwu zakomunikować. Gdyby nie narzędzia stworzone właśnie przez ten zespół, narzędzia, którymi dysponuje po pierwsze inwestor i uzyskuje każdą informację, którą potrzebuje. To nie tylko jest ewidencja nieruchomości, ale to są przeróżne informacje, które często dla nas wydają się dziwaczne, ale kiedy przyjeżdża inwestor gdzieś z innego kontynentu, to my nie dyskutujemy, jeżeli on pyta o, nie wiem, stopień zacienienia działki, czy o to, co się pod tą działką znajduje, albo gdzie w okolicy są ujęcia, gdzie są sieci różnego rodzaju, czy gazowe, czy wodno-kanalizacyjne, czy telekomunikacyjne. On po prostu musi to mieć. I wtedy on widzi, że spośród tych wielu gmin, do których się zwraca, w różnych krajach, bo przecież niektórzy inwestorzy poszukiwali możliwości zainwestowania nie tylko w Polsce, ale w Słowacji, na Węgrzech, w różnych innych krajach, wybierali Bolesławiec. W tym momencie rozpoczynamy drugi etap naszego projektu. Pierwszy etap polegał na zdigitalizowaniu zasobów, które znajdowały się w gminach, na stworzeniu podstawowego systemu, geoportali, po to, aby gminy mogły spełniać wszystkie wymogi, które nakłada na nas ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, czyli udostępnianie wszystkich danych, planów miejscowych, różnych innych elementów rejestrów gminnych. W tym momencie na drugim etapie projektu chcemy rozwinąć te narzędzia tak, aby jeszcze bardziej udostępnić je mieszkańcom, udostępnić inwestorom. Chcemy rozwinąć usługi, które będą, które dadzą możliwość niemal automatycznego pobierania różnych wypisów z planów, rysów, różnych informacji, które będziemy wdrażać. Dodatkowo chcemy rozwinąć nasze systemy i połączyć je z systemami finansowo-księgowymi tak, aby cała obsługa systemu i wielu spraw była dużo sprawniejsza.